Witajcie, nazywam się Tomasz Szczech. Dzisiejsze rozważanie Bożego Słowa zatytułowane jest I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni. Zacznijmy od tego, że kraj, w którym mieszkamy, Polska, to kraj religijny. Mamy pod dostatkiem religii. W kościołach, w szkołach, w życiu publicznym. Wszędzie mamy obfitość praktyk religijnych, sanktuariów, kaplic, kapliczek, duchownych, krzyży, dróg krzyżowych i tak dalej. Zarazem jednak, tak sądzę, cierpimy na ogromny deficyt poznania prostej drogi zbawienia, którą przygotował dla nas Jezus Chrystus. W Ewangelii Jana w 6 rozdziale czytamy o pełnych religijnego zapału ludziach, którzy przyszli do Pana Jezusa i zadali Mu takie pytanie. To jest Ewangelia Jana, rozdział 6, werset 28. Cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Jezusa otaczali religijni ludzie, ale zazwyczaj przychodzili do Niego z różnego rodzaju pretensjami i oskarżeniami. Tym razem było inaczej. Przyszli do Jezusa ludzie religijni, którzy mieli autentyczny zapał dla Boga. Mistrzu, co mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Przenosząc to na dzisiejsze realia, gdyby ta scena miała miejsce dzisiaj, ci ludzie z pewnością powiedzieliby: Mistrzu, co mamy robić? Droga krzyżowa? Nie ma sprawy. Nowenna pompejańska? Ile tylko chcesz. Spowiedź co tydzień? Jasne. Będziemy się spowiadać co tydzień. Pielgrzymka piesza? Na Jasną Górę albo jakąś inną świętą górę. Żaden problem. I to jesteśmy w stanie wykonać. Może jeszcze z krzyżem na plecach. I to się da zrobić. Mistrzu, dla Ciebie wszystko. Powiedz tylko, co mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże. Religijny zapał. Jezus odpowiedział im tak. Czytamy o tym w Ewangelii Jana w 6 rozdziale w 29 wersecie. To jest dzieło Boże. Wierzyć w tego, którego On posłał. To jest dzieło Boże. Wierzyć w tego, którego Bóg posłał. Co? Wierzyć w tego, którego Bóg posłał? Tylko tyle? Tak. Tylko tyle i aż tyle. Wierzyć w Jezusa Chrystusa jako tego, który został posłany przez Boga. To jest dzieło Boże. Pan Jezus tym jednym prostym stwierdzeniem starł ten cały religijny zapał. A właściwie sprowadził go do jednego istotnego punktu. Często jest tak, że ludzie angażują się w religię i myślą, że ilość energii, którą przeznaczą na praktyki religijne, zrobi na Bogu wrażenie i spowoduje, że Bóg będzie im przychylny, że Bóg nagle otworzy nad nimi niebo i nagle w ich życiu wszystko się zmieni właśnie dzięki tej energii. Tak to nie działa. Na Bogu nie robią wrażenia ludzie, którzy chcą na Nim zrobić wrażenie. Na Bogu wrażenie robią ludzie, którzy są głęboko przejęci osobą Jezusa Chrystusa i tym, czego dokonał Jezus Chrystus. Jeżeli chcemy zrobić na Bogu wrażenie, to nie zrobimy go naszymi religijnymi praktykami. Ale zrobimy na Bogu wrażenie naszą wiarą w Jezusa, naszym zachwytem nad osobą Jezusa i nad tym, czego Jezus dokonał. To robi na Bogu wrażenie.
Dziełem Bożym jest prosta wiara w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Wiara w Jezusa Chrystusa jest dziełem Bożym w dwóch znaczeniach. Po pierwsze, jest dziełem nakazanym przez Boga. Po drugie, jest dziełem Boga w nas. Bóg nakazuje nam wykonywać to właśnie dzieło, aby mieć życie wieczne. Bóg jest bardzo precyzyjny w swoim żądaniu wobec człowieka. Mówi: wierz w tego, którego posłałem, w Jezusa Chrystusa. Nie dodawaj do tego nic więcej. Nie rozpraszaj się pomiędzy różne religijne praktyki. Skoncentruj swoją wiarę na Jezusie Chrystusie. To jest dzieło Boże. Wierzyć w tego, którego Bóg posłał. Jezus Chrystus w Ewangelii Jana powiedział: kto wierzy, ma życie wieczne. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie słucha Syna, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży ciąży nad nim. W innym miejscu, w Ewangelii Jana 5:24, Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Kto słucha słowa mojego, mówi Jezus, i wierzy Bogu, który mnie posłał, ten ma życie wieczne. W momencie, kiedy uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, zyskujesz życie wieczne i nie staniesz przed sądem. Ale ten moment wiary to jest moment, w którym przechodzisz ze śmierci do życia. Żadna ilość praktyk religijnych nie zapewni człowiekowi przejścia ze śmierci do życia. Człowiek może pozostawać w śmierci, w tej śmierci wykonywać różne praktyki, mając nadzieję na to, że te praktyki otworzą nad nim niebo, ale tak się nie stanie. To jest dzieło Boże. Wierzyć w tego, którego Bóg posłał. Czy zbawienie jest z wiary, czy z uczynków? Powiem tak. Bóg nakazuje nam jeden uczynek konieczny do zbawienia. Jest nim wiara w Jezusa Chrystusa. To jest uczynek w pewien sposób. Akt zawierzenia Jezusowi Chrystusowi jest uczynkiem. Jest decyzją człowieka. Wymaga od człowieka pewnego rodzaju aktywności. Wymaga nakierowania naszego duchowego wzroku na Jezusa Chrystusa, wymaga wyznania ust i powiedzenia: tak, Panie, wierzę w Ciebie. Jest to pewnego rodzaju uczynek, którego Bóg wymaga bezwzględnie. I ten uczynek, tak to sobie nazwijmy, pieczętuje nasze zbawienie. Jeżeli uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, mamy życie wieczne. I nie staniemy przed sądem, lecz przeszliśmy ze śmierci do życia. Tak mówi Boże Słowo. Nie pokładaj nadziei we własnych praktykach religijnych. Żadna ilość praktyk religijnych nie zapewni ci zbawienia. One jedynie zaciemniają obraz tej prostej drogi. Człowiek biega od jednej praktyki do drugiej. Angażuje się w jedną, drugą, trzecią, dziesiątą praktykę. Jestem już bardzo zmęczony, a w sercu ma zamęt.
Zamiast pokoju ma zamęt. Ponieważ te praktyki zaciemniają obraz prostej drogi zbawienia, które jest z wiary w Jezusa Chrystusa. Potrzebna jest jedna prosta rzecz. Jedna mała, prosta rzecz. Mała, ale jakże ważna. Akt zawierzenia siebie samego Jezusowi Chrystusowi. Nie jakimś 10 innym osobom i Jezusowi pośród nich. Akt wyłącznego zawierzenia siebie samego jako Jezusowi Chrystusowi, jako Panu i Zbawicielowi. To jest konieczne do tego, żeby mieć życie wieczne. Stwierdzenie, że wiara w Jezusa jest dziełem Bożym, ma, jak wspomniałem, również inny sens. Nie tylko wiara w Jezusa jest nie tylko Bożym nakazem, jest nie tylko nakazanym przez Boga czynem, ale jest również dziełem Bożym w nas. To jest dzieło Boże. Wierzyć w tego, którego On posłał. To jest nakazany przez Boga uczynek. To jest nakazana przez Boga praktyka i nakazana przez Boga droga. To jest nakazany przez Boga kierunek. To jest wymóg Boga. To jest wymóg Bożego Słowa wobec każdego człowieka. Uwierz w Jezusa. I Bóg jest bardzo konkretny i bardzo jednoznaczny. Mówi, to jest konieczne dla twojego zbawienia, abyś wierzył w Jezusa. Jezus odchodząc do nieba powiedział, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Wiara jest konieczna. To jest może mała rzecz, prosta rzecz, ale jest to rzecz konieczna. Ale wiara jest nie tylko Bożym nakazem. Wiara jest również Bożym dziełem w nas. Jest ona czymś, co Bóg w nas sprawia. Ktoś powie, no ale mówisz, że my mamy wierzyć, że to my mamy wykonywać ten uczynek wiary, a potem mówisz, że Bóg to sprawia. No to my mamy wierzyć, czy Bóg nam daje tą wiarę? To działa tak. Jeżeli ty, słysząc to słowo, bo wiara bierze się ze słuchania słowa, jeżeli ty, słysząc to słowo, podejmiesz w swoim sercu decyzję, tak, idę tą drogą, przekonuje mnie to, przemawia to do mnie, więc decyduję się zawierzyć Jezusowi. To jest twój element, czy twoja część tego dzieła zbawienia. Akt zawierzenia. Ale w rezultacie tego aktu zawierzenia w twoim sercu pojawia się wiara, która ma charakter nadprzyrodzony. Zaczynasz wierzyć dzięki Bożej mocy. Wiara w Jezusa jest czymś, co się rozwija. Przez wiarę poznajemy Jezusa coraz bardziej. Przez wiarę trwamy w Jezusie, pomimo różnych przeciwnych okoliczności, pomimo bombardujących nas różnych przekazów z lewa i z prawa, które nas odciągają od tej wiary. Dzięki tej łasce Boga, która jest rezultatem naszej decyzji, jesteśmy w stanie wytrwać na drodze wiary w Jezusa Chrystusa. Na tej prostej, wąskiej drodze. Jezus Chrystus powiedział, czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. I wielu jest tych, którzy przez nią wchodzą. Natomiast ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują.
Jezus Chrystus powiedział o sobie: ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jezus jest jedyną drogą, jest wąską drogą, ale jest drogą, która prowadzi do życia wiecznego, jest drogą, która prowadzi do Ojca. I jeżeli zdecydujesz się zawierzyć swoje życie niepodzielnie Jezusowi Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi, to wówczas w twoim sercu pojawi się nadprzyrodzony dar wiary. Do ciebie należy akt zawierzenia, inspirowany Bożym Słowem, które słyszysz. Ale w rezultacie tego aktu zawierzenia Bóg dokona w tobie pewnego cudu. Sprawi, że będziesz wierzył w Jezusa Chrystusa. Pojawi się w tobie dar wiary. Apostoł Paweł w liście do Efezjan powiedział takie słowa: łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I dalej powiedział: jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Czyli Bóg nas zbawia niezależnie od naszych uczynków. Bóg nas zbawia na podstawie tego aktu wiary w Jezusa Chrystusa. Ale jest też miejsce na uczynki. Uczynki są rezultatem naszej wiary. Uczynki nie są czymś, czym sobie zapracowujemy na zbawienie, ale uczynki wypływają z wdzięcznego serca. Uczynki są owocem wiary. Nie czynimy uczynków po to, żeby zapracować sobie na zbawienie, bo wtedy to nie byłaby miłość, to byłaby jakaś egoistyczna motywacja. Chodziłoby w istocie o to, żeby sobie na coś zapracować i później otrzymać zbawienie w formie zapłaty. Tak to nie działa. Biblia mówi, że okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy. Człowiek nigdy nie jest w stanie tak dobrze pracować dla Boga, żeby sobie zapracować na zbawienie. To jest niemożliwe. Zbawienie można jedynie przyjąć z ręki Bożej, zawierzając się Jezusowi Chrystusowi. Wraz z aktem zawierzenia się Jezusowi Chrystusowi, powierzenia swojego życia w ręce Jezusa Chrystusa, przychodzi do nas zbawcza wiara w Jezusa Chrystusa i w dzieło, jakiego On dokonał na krzyżu Golgoty. W doskonałą ofiarę, którą złożył na krzyżu Golgoty za nasze grzechy. I ta wiara jest naszym zbawieniem. Przez tę wiarę jesteśmy zbawieni. Wybawieni z grzechów. Przez tę wiarę otrzymujemy życie wieczne. Otrzymujemy pewność zbawienia. Jestem zbawiony i idę do nieba. Zostałem zbawiony przez Jezusa Chrystusa. Od 24 lat idę do nieba, ponieważ Jezus Chrystus mnie zbawił. 10 października 1994 roku. Na rogu ulicy Piotrkowskiej i Piłsudskiego w Łodzi. Kiedy spojrzałem w rozgwieżdżone niebo, słysząc Ewangelię, mi zwiastowano, i powiedziałem: Panie Jezu, oddaję Ci moje życie. W tym momencie do mojego serca wstąpiła wiara, której wcześniej nie miałem. Miałem jakiś tam rodzaj wiary w Boga. Miałem jakiś system przekonań wpojonych mi przez Kościół katolicki, ale one nie były wiarą i nie byłem zbawiony. Natomiast w momencie, gdy dokonałem tego aktu zawierzenia Jezusowi, zostałem zbawiony i jestem zbawiony. I wiem, że gdybym dzisiaj umarł, stanę przed Jezusem. Nie pójdę na sąd, nie zostanę ukarany, nie zostanę wrzucony do piekła, ponieważ jestem wolny od grzechu. Czy to znaczy, że nie grzeszę i nie upadam? Nie, ale to znaczy, że prawnie jestem wolny od grzechu.
zostałem usprawiedliwiony. To znaczy Bóg prawnie przypisał mi sprawiedliwość Jezusa. Bóg patrzy na moje życie w taki sposób, jakbym nigdy nie zgrzeszył. Dlatego, że gdy zawierzyłem Jezusowi, dokonała się wymiana. Uznałem, że moje grzechy zostały złożone na Jezusa, kiedy umierał na Golgocie. Uznałem ten fakt. To jest fakt. Grzechy każdego z nas zostały złożone na Jezusa, ale nie każdy z nas z tego korzysta. Ponieważ, aby z tego skorzystać, trzeba zawierzyć Jezusowi, trzeba się przed Nim uniżyć, ukorzyć i to uznać. I uznać, że nie mamy prawa do własnego życia. Że wszystkie prawa do naszego życia ma Jezus. Ponieważ On oddał swoje życie za nas. Więc teraz logiczna odpowiedź jest taka, że my oddajemy Jemu nasze życie. I wtedy, gdy uznałem, że moje grzechy zostały przybite do krzyża, dowiedziałem się o jeszcze jednym fakcie. Że sprawiedliwość Jezusa, Jego bezgrzeszne życie zostało mi przypisane. Czyli Jezus przychodzi do mnie, w tym przypadku do mnie, ale to dotyczy każdego z nas, każdego z tych, którzy wierzą w Jezusa. Jezus przychodzi i mówi, zamieńmy się. Widzę, że sobie nie radzisz ze swoim grzesznym życiem. Zamieńmy się, ja wezmę twoje grzechy. Właściwie już je wziąłem, przybiłem je do krzyża, a ty weź moje bezgrzeszne życie. Ja wezmę twoje nieudane życie. Właściwie już je wziąłem i zaniosłem je na krzyż. A ty teraz po prostu uznaj to, że twoje nieudane, grzeszne życie zostało tam przybite i weź moje bezgrzeszne życie. I weź ducha, i weź łaskę do tego, żeby takim życiem żyć, żeby się do mnie upodabniać. Dlaczego właśnie w Jezusa? No dobrze, rozumiemy, że ktoś może tak powiedzieć, rozumiem, że trzeba służyć Bogu, Bóg jest Bogiem, nie można sobie z Boga robić żartów, trzeba Mu służyć. Ale dlaczego właśnie Jezus? Dlaczego właśnie ta osoba? Dlaczego nie ktoś inny? Dlaczego nie jacyś inni wraz z Jezusem? Dlaczego tak się skupiasz na Jezusie? Aby odpowiedzieć na to pytanie, sięgnijmy do 3 rozdziału Ewangelii Jana. Jezus mówi tam takie słowa. Przeczytam od 14 do 16 wersetu i zaraz to wytłumaczę. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Dla kogoś, kto nie obcuje z Biblią, szczególnie ze Starym Testamentem, to mogą być bardzo zagadkowe słowa. O co tutaj chodzi? Jakiś Mojżesz wywyższył węża? O co chodzi z tym wężem wywyższonym na pustyni? Pan Jezus nawiązuje tu do bardzo znanej wśród Żydów historii biblijnej ze Starego Testamentu. Otóż Izraelici, o czym czytamy w Starym Testamencie, kiedy podróżowali z Egiptu do Ziemi Obiecanej, przez pewien czas byli na pustyni. Na tej pustyni grzeszyli. W rezultacie grzechu Bóg zesłał na nich węże, które ich kąsały i oni zatruci jadem tych węży umierali. Mojżesz zawołał do Boga i poprosił o to, żeby Bóg położył kres tej pladze. I Bóg mu powiedział, zrób miedzianego węża. I umieść go na środku obozu, na podwyższeniu. Podnieś go wysoko, tak aby każdy mógł go widzieć. I ci, którzy spojrzą na tego węża, a zostali pokąsani przez węże, ci, którzy spojrzą na tego miedzianego węża, którego zrobiłeś, będą uzdrowieni.
A ci, którzy będą patrzeć na swoje poranione nogi, będą się skupiać na tym, jak ich boli, na tym, jak ich nogi puchną, oni umrą. Czyli Bóg dał pewną prostą drogę uzdrowienia z tej plagi, która była rezultatem grzechu. Popatrzcie na wywyższonego miedzianego węża. Jezus do tej historii nawiązuje i mówi, tak jak Mojżesz wywyższył węża, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Czyli mówi o sobie samym. Jezus mówi tak, ten wąż na pustyni to była prorocza zapowiedź tego, co się stanie w moim życiu. Tego, że ja zostanę wywyższony, to znaczy umieszczony na krzyżu, na wzgórzu i każdy będzie mógł mnie widzieć na tym krzyżu. I ci, którzy na mnie spojrzą wiarą, ci, którzy przez wiarę zobaczą mnie ukrzyżowanego i wywyższonego na krzyżu, ci będą żyli. Nie jesteśmy kąsani przez fizyczne węże. Rzadko się to zdarza w Polsce, żeby żmija zygzakowata kogoś pokąsała, a bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś z tego powodu umarł. Ale wszyscy w Polsce czy nie w Polsce jesteśmy kąsani przez demony, jesteśmy kuszeni przez diabła i kiedy ulegamy pokusie, zostajemy jak gdyby ukąszeni i do naszego krwioobiegu dostaje się grzech. Ten jad węża, który krąży w naszych żyłach, który nas zabija, to jest grzech. Wszyscy byliśmy bądź jesteśmy pokąsani i byliśmy bądź jesteśmy zatruci jadem grzechu. I jedyne antidotum, jedyna surowica, jedyny sposób na to, żeby się tego pozbyć, to jest spojrzeć na ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Spojrzeć wiarą na Jezusa Chrystusa, który został wywyższony na krzyżu i przelał swoją krew za nasze grzechy. I ten, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, dostąpi odpuszczenia grzechów i pozbędzie się tej trucizny grzechu ze swojego krwioobiegu. To nie jest jakaś teoretyczna, dogmatyczna prawda. To nie jest jakaś doktryna. To jest bardzo skuteczne i bardzo rzeczywiste. Kiedy zawierzasz Jezusowi, w twoim życiu pojawia się coś nadprzyrodzonego, coś, co powoduje, że przestajesz grzeszyć. Coś, powiedziałem, właściwie ktoś. Pojawia się Duch Święty, który, jeżeli pielęgnujesz swoje życie z Bogiem, usuwa tę toksynę grzechu z twojego życia. Przestajesz mieć grzeszne myśli, przestajesz mieć grzeszne postawy. Zaczynasz wyrażać naturę Bożą. Swoimi słowami, swoim zachowaniem zaczynasz wyrażać Bożą naturę. W twoich żyłach nie płynie już zatruta grzechem krew. Zostajesz uzdrowiony wewnętrznie z tej toksyny, jaką jest grzech. Kiedy patrzysz wiarą na Jezusa Chrystusa. O to właśnie chodzi z tym wężem. To jest bardzo ciekawe, że Bóg kazał Mojżeszowi zrobić węża. Nie baranka z miedzi, ale węża z miedzi. Wąż w Biblii jest symbolem diabła. Wąż w Biblii w ogóle symbolizuje bardzo złe rzeczy. To bardzo dziwne, że Pan Bóg kazał Mojżeszowi zrobić taki zły symbol, taki symbol czegoś takiego złego, symbol, symbol diabła. Czy ten wąż symbolizuje Jezusa, czy diabła?
On symbolizuje Jezusa. Mimo że we wszystkich innych miejscach Biblii wąż to symbol diabła. Ale w tym momencie symbolizuje Jezusa, w tym jednym przypadku. Dlaczego tak jest? Dlaczego nagle wąż staje się symbolem kogoś, kto jest odwrotnością diabła? Kto zupełnie nic wspólnego z diabłem nie ma, kto jest doskonały, czysty, bezgrzeszny. Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, w 21 wersecie. Tam Boże Słowo mówi tak. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Jezus na krzyżu został uczyniony grzechem. Bezgrzeszny, święty, Boży Syn tak nas umiłował, że nie tylko zgodził się na to, aby go tak męczono, upokarzano i aby go torturowano i przybito do krzyża, ale zgodził się stać się na krzyżu czymś tak obrzydliwym, jak grzech. Bóg tego, który nie znał grzechu, który brzydził się grzechem, który tak brzydził się grzechem, że przeżył całkowicie bezgrzeszne życie jako jedyny człowiek, bo się brzydził grzechem, bo on nie wyobrażał sobie tego, żeby zgrzeszyć. I wiedział, co go czeka. Wiedział, że na krzyżu spoczną na nim wszystkie grzechy. Skupią się na nim wszystkie zbrodnie. Wszystkie najgorsze zbrodnie, jakie tylko wydarzyły się, bądź wydarzą jeszcze w całej historii ludzkości, skupiły się na Jezusie na krzyżu. Do tego stopnia, że on stał się grzechem pod tym ciężarem. Ten, który nie znał grzechu, został uczyniony grzechem. I grzech został zabity. Mój i twój grzech został na krzyżu zabity. Jezus został uczyniony grzechem i Boży gniew przeciwko grzechowi został wyegzekwowany na krzyżu. I Bóg zabił grzech. A potem wzbudził Jezusa z martwych. Mój i twój grzech zostały usunięte. W pewnym sensie w Nowym Przymierzu to trzeba właściwie zrozumieć, bo to nie znaczy, że nie upadamy i to nie chodzi o to, żeby chodzić w zaprzeczeniu i chodzić w takiej pysze, że ja nie upadam i ja jestem taki super. To nie idźmy w tym kierunku. Ale z drugiej strony powinniśmy mieć świadomość, że problem grzechu w naszym życiu został rozwiązany 2000 lat temu. Kiedy Bóg zabił mój i twój grzech. Nie mamy prawa mówić, że mamy problem z grzechem. Nie mamy takiego prawa. Może mamy jakiś problem, może w czymś upadamy. Ale nie mamy prawa mówić, że mamy problem z grzechem, ponieważ to jest nieprawda. Bóg ten problem z grzechem rozwiązał. Zabijając grzech na krzyżu Golgoty. Grzech został zabity. Problem grzechu w życiu ludzi, którzy zawierzyli Jezusowi Chrystusowi, od strony prawnej nie istnieje. Problem polega na tym, że nasza świadomość za tym nie nadąża i wydaje nam się, że mamy jakiś problem z grzechem, ale tylko nam się wydaje. Gdybyśmy sobie uświadomili to, że Bóg zabił grzech i gdybyśmy zaczęli w tym chodzić, przestalibyśmy mówić o tym, że mamy jakieś problemy z grzechem, ponieważ takiego problemu nie mamy prawa mieć. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, pisze apostoł Paweł, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Słuchają mnie dwie grupy ludzi. Jedna to są ci, którzy oddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi, którzy wiedzą, czym jest nowe narodzenie, narodzili się na nowo, którzy wiedzą,
czym jest zbawienie, czym jest pewność zbawienia. Rozumieją to, ponieważ mają to już ze sobą w jakimś sensie. Przeszli ze śmierci do życia. I są w życiu. Są nowym stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Jeżeli należysz do tej grupy ludzi, to wiesz, o czym mówię. Ale jeżeli należysz do grupy ludzi, którzy jeszcze nie przeszli ze śmierci do życia, jeszcze nie podjęli tej decyzji zawierzenia Jezusowi, ale słyszysz to i zaczyna ci się to jakoś układać i myślisz, tak, 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 to jest prawda. To mnie przekonuje. To nie ja ci przekonuję. Nie głoszę w przekonujących słowach ludzkiej mądrości. Ale jeżeli coś cię przekonuje, a wierzę, że tak jest, to nie coś cię przekonuje, ale ktoś cię przekonuje i jest to Duch Święty, który właśnie działa w twoim życiu. Który przekonuje cię o tym, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem i że nikt nie przyjdzie do Ojca inaczej, jak tylko przez Niego. Który przekonuje cię, że religia, okej, religia religią, ale religia nie daje ci zbawienia. Jeżeli nie zawierzyłeś Jezusowi Chrystusowi, to ta cała religia nie ma sensu. Pogłębia jedynie zamęt w twoim życiu, więc odstaw ją na bok. I skup się na Jezusie, który umarł na krzyżu za twoje grzechy. Zmartwychwstał i siedzi po prawicy Ojca. I ten Jezus chce, abyś oddał Mu swoje życie. Ponieważ wtedy otrzymasz wiarę i będziesz zmierzał tą prostą i wąską drogą, która prowadzi do domu Ojca. I będziesz miał pokój w sercu i będziesz wiedział, dokąd idziesz. I odpoczniesz. I Bóg zdejmie z ciebie to jarzmo, Bóg zdejmie z ciebie te religijne czy inne kieraty, w których chodzisz. I odpoczniesz i powiesz, o, mam pokój w sercu. Mam radość. Jeżeli jesteś w tej grupie przekonywanych, w tej grupie, którzy jeszcze tego nie mają, ale są tuż, tuż i chcą zawierzyć Jezusowi. Jeżeli jesteś człowiekiem, który czuje się zatruty jadem węża, jadem diabła, którym jest grzech, czujesz, że grzech cię opanował, że grzech cię zeżarł. Zeżarł twoje lata, zeżarł twoje pieniądze, zeżarł twoje relacje. Zeżarł jakieś dobre rzeczy, które miałeś, które utraciłeś. I czujesz, że ten grzech gdzieś krąży w twoim krwioobiegu. Nie możesz się go pozbyć. Czujesz, że to więcej niż ten czy inny nawyk, że jest to coś znacznie bardziej perfidnego, podstępnego, coś znacznie głębszego. Spójrz na Jezusa, spójrz na to remedium, które dał Bóg. Na wywyższonego Jezusa na Golgocie, ponieważ jeśli na Niego spojrzysz, będziesz zbawiony z twoich grzechów. Z Jezusa ukrzyżowanego płynie światło i płynie uzdrowienie. Ten Jezus, który 2000 lat temu umierał na Golgocie, który złożył doskonałą ofiarę, On jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. I On dzisiaj też działa. Jego ofiara dzisiaj jest skuteczna, tak samo jak była skuteczna 2000 lat temu. Spójrz wiarą na Jezusa Chrystusa i powiedz, tak, Jezu, wierzę. Zbaw mnie z moich grzechów. Uwolnij mnie od grzechu. Wierzę Ci, Jezu. Zawierzam Ci moje życie. Spójrz na Jezusa z wiarą i przyjmij oczyszczenie. Przyjmij przebaczenie i nowe życie. Możesz modlić się tak. Drogi Panie Jezu, przychodzę do Ciebie tak, jakim jestem. Zatruty grzechem. Wybacz moje grzechy. Usuń je.
obmyj mnie i daj mi nowe życie. Oddaję się Tobie. Weź mnie i poprowadź. Mój Panie, mój Pasterzu, mój Zbawicielu. Wierzę w Ciebie, Jezu Chryste. Amen. Niech Was Bóg błogosławi i niech Was utwierdzi na tej wąskiej drodze, która prowadzi do życia, a którą jest nasz Pan Jezus Chrystus. Amen.